Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wierzę. Nie. Nie. Wierzę. Wierzę. Nie. Dzisiejszym naszym tematem jest relacja z pewnego niecodziennego wydarzenia, czwartych warsztatów gospel w Więcławicach. Skąd wziął się taki pomysł te 4 lata temu, żeby w Więcławicach były warsztaty gospel? No tak, już pomału zapominam, jak to było. To było tak, że z naszym zespołem Jakubowym Muszelki, który już działał wówczas, poprzez księdza Litwę, który był tutaj naszym duszpasterzem, zaprosił nas do Sieprawia z małym koncertem do tamtejszej parafii, bo przy okazji będziemy mogli pójść na koncert finałowy warsztatów gospel, które się w Sieprawiu odbywały. No dobrze, pojechaliśmy, zaśpiewaliśmy z zespołem w kościele, potem z całym zespołem poszliśmy na ten koncert finałowy. No i tam się zaraziliśmy tą muzyką, no bo trudno się nie zarazić gospel. I tak to się zaczęło. Później my, kilka osób, moja rodzina, kilka osób znajomych skupionych wokół jeszcze wtedy nie było pełnej chaty stowarzyszenia, tylko wokół zespołu. Pojechaliśmy na warsztaty do Sieprawia, 3-dwudniowe, potem znowu rok później. No i następnego roku tak pomyśleliśmy, a może zrobimy takie warsztaty u nas w Więcławicach. Na ten sam pomysł wpadł również ksiądz proboszcz Ryszard Honkisz i od słowa do słowa tak się zaczęło. Zaczęliśmy organizować, zaprosiliśmy. W pierwszym roku był u nas Brian Fentres oraz Ewa Uryga. Tak się zaczęło skromnie, nie pamiętam, 35 osób, może 40. Ile teraz jest? W tym roku mamy 70 uczestników. W zeszłym roku mieliśmy prawie 100 uczestników, także to były naprawdę duże warsztaty, jak dla nas, jak na nasze możliwości wiejskie. W tym roku tak, warsztaty są w nowym obiekcie, w Strażnicy Kultury. Rozstrzał wiekowy uczestników jest chyba taki dość spory, jak to wygląda mniej więcej. No tak, no my zarażamy swoją działalnością tych najmłodszych, ale jak widać również trochę starszych, także mamy uczestników od 6 lat bodajże w tym roku, no do 50, także rozstrzał jest spory, ale jak widać, jak można zobaczyć i zapraszamy, by to zobaczyć naocznie na koncercie finałowym. Wszyscy świetnie się bawią. Bawią, przede wszystkim radują się tą muzyką, radują się w Panu, bo śpiewamy głównie na chwałę Pana. Jak to się stało, że akurat Colin i Diana prowadzą te warsztaty? Tak, to w tym roku jest takie dla nas nowe wyzwanie. Zastanawialiśmy się wspólnie z grupą, która z tak zwaną ekipą pełnej chaty i przyjaciółmi, jak w tym roku to zorganizować. Wpadliśmy na pomysł, że może by w tym roku dwóch prowadzących. Agnieszka Żarnowska, która nas wspiera, która zaraziła się u nas na pierwszych warsztatach właśnie gospel, uczestniczy w wielu warsztatach, uczestniczyła również w tym roku w warsztatach gospel w Świętochłowicach, gdzie właśnie po raz pierwszy w Polsce był Colin Williams i taką propozycję
podała. Zastanawialiśmy się, jak to będzie. Colin nie jest znany w Polsce, ale słowa Agnieszki, jej relacja, że to bardzo uduchowiony człowiek i instruktor, no, mnie przekonała. Propozycja Diany, ja Dianę poznałem na warsztatach jednych właśnie z pierwszych, w których brałem udział w Sieprawiu. Dla mnie ta propozycja była absolutnie na tak. I taki duet, jak widać, słychać, sprawdza się bardzo dobrze. Jaki jest właściwie cel tych warsztatów, taki główny? No to jest dobre pytanie. Czasami się, takie pytanie biznesowe praktycznie, jaki jest cel? Celu biznesowego nie ma. Rzeczywiście to jest chyba pasja. W tym przypadku pasja do wspólnego śpiewania, do wspólnego radowania się w Panu, chwalenia Go poprzez śpiew. To wspólne śpiewanie churalne daje taką moc, że jak właśnie to mówię, to już mi ciarki przechodzą. I rzeczywiście tak jest. W trakcie warsztatów to nie jest tylko śpiew, to są świadectwa ze swojego życia. Tak jak mogliśmy już dzisiaj usłyszeć, to są łzy w oczach, kiedy opowiadamy o swoim życiu, o swoich relacjach z Bogiem i o tym, o czym śpiewamy, bo śpiewamy po angielsku, ale tłumaczymy to na polski i wtedy nam łatwiej. Poznajemy Słowo Boże często od innej strony, których do tej pory czasami nie dostrzegaliśmy, nie usłyszeliśmy tego. To jest ta, mówiąc biznesowo, wartość dodana takich warsztatów. Spróbujemy teraz wszyscy razem? Dobra? Cannot make you feel good. Nie mogą sprawić, żebyś poczuł się lepiej. Or make you feel better. Nie mogą ci pomóc. Remember. Pamiętaj. That He walks beside you. Że On przy tobie jest. Every day. Codziennie. And He'll walk beside you all the way. I że będzie cię prowadził przez cały czas, przez całą drogę tego życia. Co dla Ciebie znaczy śpiew gospelowy? Co wnosi w Twoje życie? Śpiew dla mnie to sposób na życie. To całe życie, jakie znam. Śpiewam od zawsze, a mam 47 lat. Więc śpiewanie to naprawdę moje życie. Nie wiem, co robiłbym, gdybym nie śpiewał. Daje mi to radość, pokój, poprawia nastrój. Jak to się stało, że prowadzisz warsztaty tu w Więcławicach? To wszystko zaczęło się w lutym, Wayne Ellington, I will call his name, kiedy mój przyjaciel spytał mnie, czy mógłbym poprowadzić warsztaty gospel na Śląsku. I said yes. Mimo wszystkich przeciwności zgodziłam się. And then my good friend potem moja bliska przyjaciółka Agnieszka zapytała, czy mógłbym wrócić i poprowadzić warsztaty w tej pięknej wiosce. Powiedziałam tak. I dlatego tu jestem. Co sądzisz o możliwościach uczestników? Są dobrzy. Są bardzo dobrzy. To świetni słuchacze. Śpiewają z pasją, z uczuciem. Są naprawdę dobrzy. Chciałabym, nie wiem, czy wy chłopaki, bo mogłabym, zostawiłabym was.
Tylko czy by to zaśpiewać? Ja będę śpiewać jak tam wyżej. Don't you forget, no, don't forget, no, don't you forget, no, don't and forget. Co dla ciebie znaczy śpiew gospelowy w twoim życiu? Co on ci daje? Dla mnie gospel to jest przede wszystkim przesłanie tego, co stoi za muzyką gospel, czyli przesłanie Ewangelii, ale jeszcze jest jedna niesamowita rzecz, to jest to, że to zawsze angażuje więcej niż jedną osobę, jest mnóstwo ludzi. Moi najbliżsi przyjaciele śpiewają ze mną, więc dla mnie to jest, jak wychodzę z pracy i idę gdzieś śpiewać gospel, to jest odskocznia, to jest takie światło trochę w życiu, więc dla mnie bardzo ważna część mojego życia, nie wyobrażam sobie bez tego. Jak to się stało, że znalazłaś się tutaj, że prowadzisz te warsztaty? Tak w ogóle od zarania dziejów to stało się tak, że kiedyś trafiłam na podobne warsztaty i utopiłam się w nich. To było 12 lat temu już. Niedługo potem dołączyłam do chóru, którym zaczęłam dyrygować, no i powoli zaczęłam być zapraszana na to, żeby prowadzić warsztaty. No i znalazłam się tutaj między innymi dlatego, że mam wśród organizatorów są też moi przyjaciele, którzy znają mnie i którzy znają moją pracę. Co myślisz o możliwościach wokalnych tutaj uczestników? Muszę powiedzieć, że chór jest znakomity. Naprawdę wiem o tym, że są niektóre osoby wśród chóru są osobami, które śpiewają albo gospel, albo inne gatunki, natomiast wiem, że są osoby, które w ogóle nie śpiewają na co dzień. Chór brzmi naprawdę znakomicie. Bardzo pięknie to będzie brzmiało, więc zapraszam na koncert. Myślę, że będzie piękny. Tworzysz, rozumiem, niektóre utwory gospelowe? Nie uczę swoich utworów w tym momencie na warsztatach, ale na co dzień pracuję z taką grupą wokalną The Eccentricity. Tak aranżujemy i piszemy własne utwory również. A skąd jakaś inspiracja? Jak wygląda taki proces powstawania, aranżowania takich utworów? To bywa różnie. Czasami jest tak, że pojawia się najpierw tekst, albo mamy już piosenkę, nad którą pracujemy i coś do niej sobie dośpiewujemy. Zwykle, i to jest mój ulubiony sposób tworzenia, to jest kiedy schodzimy się razem i rzucamy wszystkie możliwe pomysły, co możemy robić muzycznie akurat w tej piosence i później decydujemy się na jakąś najbardziej spójną wersję, ale no to czasami jesteśmy w stanie spędzić na tym 4-5 godzin i nigdy nam się to nie nudzi, jest świetne. No. Czy myślisz, że śpiew gospelowy jest dla każdego? Myślę, że absolutnie dla każdego. To jest coś, co jest, to jest, zapraszam wszystkich do tego i jak ktoś się zastanawia i się obawia i myśli, że coś tam może nie podoła, absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja byłam, czy prowadziłam, czy uczestniczyłam w warsztatach, w których były dzieci od 7 roku życia do ludzi, którzy mają ponad 70, 80 nawet lat. Więc wszyscy się wspaniale czuli razem ze sobą i działali przepięknie w chórze. Don't forget it's better. Powiedz, jak ci się tu podoba? No fajnie jest. Fajnie jest? A co tutaj się dzieje? Co robisz? Śpiewam. I lubisz śpiewać? Tak. A dlaczego tutaj przyszłaś? Bo tata mnie zmusił. I bardzo jesteś zła na niego, że cię zmusił? Nie. Czyli nie jest źle? Nie, nie jest źle. A cieszysz się, że jutro będzie taki duży koncert? Mhm, tak. A masz tremę? Denerwujesz się? Nie. No przyjechałam z mamą, bo ona bardzo chciała, żebym przyjechała. Zależało jej na tym. To jak się podoba na warsztatach? No, podoba mi się. Dlaczego pani tutaj przyjechała na te warsztaty? Lubię śpiewać. No i takie śpiewanie w chórze jest ciekawym takim doświadczeniem. Bardzo energetyzującym, no i jest to miłe po prostu, także... A córkę pani przyciągnęła, gdyż? Córkę? Bo córka bardzo lubi śpiewać, bardzo ładnie śpiewa i no chciałam, żeby też spróbowała zaśpiewać w chórze. Jakieś trudności może? Coś sprawia problemy? No mam troszkę infekcji i chrypkę mam i jest problem ze śpiewaniem, ale jest okej. Okay. A wykonywane utwory podobają się? Podobają się, tak, podobają się. To jak nastawienie przed jutrzejszym koncertem? Dobrze, pozytywnie. To jak znalazłeś się tutaj na warsztatach? Jak znalazłem się w Więcławicach Starych? No to jest długa historia tak naprawdę, ale żeby nie opowiadać całej mojej historii gospelowej, to powiem tak.
tą ogromną przyjemność, żeby przyjechać do Więcławic. Miałem dlatego, że parę lat wcześniej poznałem tutaj jedno z organizatorek tych warsztatów, czyli Agnieszkę. Agnieszka była osobą, która bardzo nam pomogła na naszych warsztatach gospel na Śląsku, w Świętochłowicach. Tam zakolegowaliśmy się i w efekcie byłem na koncercie finałowym w Więcławicach w zeszłym roku. Po raz pierwszy koncert był wspaniały. Takie niezapomniane emocje i przeżycia na tym koncercie. I powiedziałem, że już kolejny raz, jak te warsztaty się odbędą, nie może mnie tam nie być. I stąd dzisiaj rano wsiadłem do samochodu i razem z moją siostrą i siostrzenicą przebyliśmy tą długą drogę ze Śląska prosto do Więcławic Starych, z czego się ogromnie cieszymy. Podoba się? Powiedziałbym tak, podoba się to zbyt mało powiedziane. Naprawdę, jest tutaj przewspaniale jest cudowna atmosfera, niesamowici instruktorzy, oczywiście całe zaplecze organizacyjne, sam fakt, że mamy przyjemność ten wywiad realizować w cudownym ogrodzie, myślę, te wszystkie elementy są tylko takim pewnym potwierdzeniem, jak fajne warsztaty są w Więcławicach. Natomiast myślę, że głównie ta atmosfera, głównie ta taka domowa, rodzinna atmosfera, pełna takich przyjaznych emocji. Naprawdę ogromnie nam się tutaj podoba. Miałaś wcześniej do czynienia ze śpiewem gospelowym, czy to taka pierwsza przygoda? No ja miesiąc temu wstąpiłam do chóru gospel w Krakowie i stąd się tu wzięłam. I co ci daje ten śpiew gospelowy? Przede wszystkim bardzo dużo zabawy, bardzo dużo możliwości takiego rozwoju wokalnego, co jest chyba dla wielu uczestników tutaj ważne. No i taka wolność w tym wszystkim jest, tak mi się wydaje. I jak się znalazłaś na tych warsztatach? Słyszałam na próbach, że są i stwierdziłam, że to będzie dobre, żeby na początku tej swojej gospelowej kariery się zapisać. A czego od nich oczekujesz? Nigdy wcześniej nie byłam na takich kameralnych warsztatach gospel i chciałam zobaczyć, jaka to jest atmosfera i poczuć tego ducha takiej wspólnoty. I jaka jest atmosfera? Jest cudowna atmosfera. Jest naprawdę super. Czyli podoba się. A jakieś trudności? No, dosyć trudno jest ogarnąć tyle piosenek naraz, tak mi się wydaje i zobaczymy, jak to jutro będzie, co po dniu będę w stanie zapamiętać. A jak podobają Ci się te utwory, które tutaj są wykonywane? Wszystkie są fajne, wszystkie są bardzo fajne. To dlaczego przyjechałyście tutaj na warsztaty? Żeby śpiewać gospel razem. Już w sumie jesteśmy drugi raz? Większość z nas przynajmniej. Oprócz Więcławic gdzieś próbowałyście? Coś miałyście wspólnego z gospelem? Tak, jeździmy czasem na warsztaty, a poza tym śpiewamy w Kraków Gospel Choir. A tutaj jak się podoba? No, piękna miejscowość, piękne okolice i no ja się czuję jak w domu, bardzo fajnie. Co myślisz o wykonywanych tu utworach? Bardzo mi się podobają. No, gospel muzyka jest wspaniała, więc chociażby nie wiem, co śpiewaliśmy, pewnie zawsze by mi się to podobało. Piękne są melodie, tak. Nauczyliśmy się na razie 5 piosenek, więc jest dobrze. Jeszcze druga połowa. A jak prowadzący? No, Diana jest naprawdę profesjonalistką i ją już wcześniej znałam. Natomiast kolejne dopiero dzisiaj poznałam i też jest bardzo fajnie. Tak, szybko nas uczą. A coś sprawia ci trudności? Nie, czy nie. Czyli nastawienie przed koncertem optymistyczne? Bardzo, tak jak zawsze. Rozumiem, że śpiewem gospelowym zajmujesz się już jakiś czas. Myślisz, że to jest coś dla każdego? To jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie czasami osobom wydaje się, a to jest gospel, to może nie ten nasz krąg kulturowy, może gospel to nie coś, czym ja się powinienem zająć. Ale zawsze mówię, że to nieprawda. To nieprawda. Gospel jest dla każdego. Gospel jest ma w sobie taką magiczną energię, która pozwala w dwa dni stworzyć pewne dzieło. Dzieło w postaci koncertu finałowego. I myślę, że każdy, kto zastanawia się, czy powinienem wziąć udział w gospelowej imprezie, powinien czym prędzej powiedzieć tak, idę na pierwsze warsztaty i wtedy przekona się na własnej skórze, że dwa dni w gospelowej atmosferze to dawka energii na kolejne miesiące ciężkiej pracy na co dzień. A co takie warsztaty mogą dać uczestnikowi? Warsztaty gospel to, ja myślę, to są takie z jednej strony
pewne cenne doświadczenia czysto merytoryczne. Uczymy się, jak śpiewać, prawda? Jak śpiewać poprawnie, uczymy się, jak śpiewać w harmonii, w trój czy w czworogłosie. Oczywiście uczymy się nowych utworów, czyli ktoś, kto jest związany z muzyką, no to może poznawać nowe piosenki, wzbogacać tym samym swój repertuar. Ale warsztaty gospel to też miejsce, gdzie możemy zdobywać nowe przyjaźnie. Przez to, że gospelowi ludzie są bardzo otwarci i sympatyczni, to na każdym takim wyjeździe możemy spotkać nowe osoby i cieszyć się z tej wspólnej obecności, wspólnego śpiewania na cześć Pana Boga. Ale warsztaty gospel to też pewne takie przeżycie duchowe, bo nie możemy oderwać tej warstwy duchowej i myśleć tylko o warsztatach gospel jako wydarzeniu czysto muzycznym, bo byłoby to bardzo duże zaniedbanie. Czyli z jednej strony mamy ten element muzyki, ale z drugiej strony jest ta warstwa duchowa. Jest to taki czas, kiedy można się, powiedziałbym w cudzysłowie, wyciszyć, bo ktoś powie, że gospel jest muzyką głośną, taką energetyczną i to prawda, ale chodzi o takie wyciszenie wewnętrzne. Możemy na chwilkę się zatrzymać, wyjść z tego takiego nurtu codziennych obowiązków i pomyśleć o swoim wnętrzu, pomyśleć o tym, jaką mamy relację z Panem Bogiem, śpiewając utwory, które są na Jego chwałę. Jak Wam się podoba? W ogóle zajęcia są bardzo fajne, prowadzący też są bardzo fajni. Zajęcia są ciekawe i muzykalnie, i w ogóle inaczej. Poznajemy różne historie różnych ludzi. Możemy się też dużo dowiedzieć o Panu Bogu. A jak to się stało, że tu jesteście? Jak były pierwsze, to chcieliśmy zobaczyć w ogóle, co to będzie, co to będą za zajęcia. I tak jakoś ciekawość nas tu sprowadziła. Czyli się podoba? Tak, mi bardzo. Warsztaty gospel w Więcławicach zakończyły się wielkim finałowym koncertem, który miał miejsce w Strażnicy Kultury. To jest taki nowy obiekt wybudowany przez Stowarzyszenie Pełna Chata, które organizowało te warsztaty. Koncert odbył się w niedzielę o godzinie 18:00 i zostały na nim zaprezentowane 10 utworów, które były przygotowywane przez cały ten weekend podczas warsztatów. Teraz zapraszam na krótką relację z tego koncertu. Because he's great and mighty. Ponieważ jest wielki i wszechmocny. And because he's great and mighty, we're never alone. A ponieważ jest wielki i wszechmocny, to nigdy nie jesteśmy samotni. Because Christ is enough. Ponieważ Chrystus wystarczy. And so, we're going to praise him some more. Będziemy go chwalić jeszcze więcej, jeszcze bardziej. This song says, we praise you. Kolejna pieśń nosi tytuł, chwalimy cię. Yes. Wrażenia z koncertu? Oj, było świetnie. Piękna muzyka, świetne przygotowanie. Jestem zdumiona, że przez jeden dzień ludzie potrafią się nauczyć tyle na pamięć, że potrafią grać głosy ze sobą, aby to wszystko świetnie brzmiało. Jestem pełna podziwu. Nie wiem, czy ja dołączę do nich zerek, czy nie, no ale jest super. A słyszałaś już kiedyś taką muzykę gospelową? Rok temu byłam na takim koncercie w kościele u nas, w Więcławicach, ale słyszałam nieraz z filmów lub telewizji, że taka w ogóle istnieje. I podoba Ci się ten styl? Nawet mi się podoba. To jak chciałabyś kiedyś uczestniczyć w takich warsztatach? Jak będzie czas, to tak. No, trzeba przyznać, że chór dawał to bardzo dużo serca. Bardzo mi się to spodobało. Pierwszy raz słyszałeś taką muzykę gospelową, czy już kiedyś się z nią spotkałeś?
Słyszałem już jeden koncert, również w Więcławicach. I jak lubisz taki styl? Tak, dlatego że inne style prezentują stanie w miejscu i śpiewanie. Podczas kiedy ten styl muzyki pokazuje, że żeby śpiewać nie trzeba tylko stać, ale można też potańczyć. Chciałbyś kiedyś wziąć udział w takich warsztatach? Tak. Zasialiśmy chyba dużo. Wielkie dzięki Pani. Przepraszam, że ja będę z kartki, ale jestem wzruszony i na pewno bym na połowę zapomniał. Także wielkie dzięki Panie, że pokierowałeś naszymi ścieżkami tak, abyśmy mogli się tutaj wszyscy spotkać na tych warsztatach i na tym koncercie. Dziękuję! God bless you! Bardzo dobrze! Na koniec taka atrakcja dodatkowa. Udało mi się podczas warsztatów w Więcławicach porozmawiać z Leon Kielsen. Jest to osoba, która założyła jeden z najstarszych w Polsce chórów gospelowych w Krakowie, właśnie Kraków Gospel Choir, która jest uważana, można powiedzieć, za jedną z tych, która sprowadziła w ogóle gospel do Polski. I ona teraz opowie wam kilka słów o tym, skąd w ogóle taki pomysł, żeby właśnie tak obcy kulturowo styl muzyki był wykonywany w naszym kraju. Pani założyła jeden z pierwszych w Polsce chórów gospel. Dlaczego w ogóle, skąd taki pomysł, żeby Polacy śpiewali muzykę gospelową? Jakby pomysł jest taki, śpiewać razem, to jest taka, to była wspólnota. I kiedy my zaczęliśmy śpiewać muzykę gospel, ja byłam już w Polsce od jakiegoś czasu, ale takiego jakby będąc osobą, która nie urodziła się tutaj, to znaczy jakby takiego językowe blisko z tego, miałam takie marzenie o tym, że dokładnie nie mogło się dziać to w chórze gospel, że mogliśmy razem tak śpiewać. I mogę powiedzieć, to było tak naprawdę to, co ja tęskniłam za śpiewaniem w chórze. I dlaczego był pierwszy warsztat i założyliśmy pierwszy chór, bo to było to spełnienie marzenia o mieć taki chór w Krakowie. A to, co powiedzieć, co się stało, to w ogóle nie myślałam o tym, że tak jak pani widzi, 15 lat, 16 lat później stoimy teraz w Więcławicach i śpiewają gospel. Przyjechało ludzie z Bytomiu, są ludzie z różnych stron, które po prostu tu śpiewają. Nie myśleliśmy o innych. Myśleliśmy o tym, co my w Krakowie bardzo chcieliśmy spróbować. I mieliśmy tak naprawdę trudności na pierwszych warsztatach w ogóle zbierać 45 osób, bo ludzie nie wiedzieli, co to jest. Jakby musieliśmy wmawiać ludzi do tego, aby przyjść. Ale kiedy zaczęliśmy śpiewać, na tak jak pani słyszała wczoraj, pierwsze dźwięki, kiedy chór śpiewał, i jakby to, co sobie buduje obecność Boga, takiego wspólnota, i te piosenki, te teksty śpiewa w serduszku teraz przez następne dni, jeszcze dłużej. I to jest dlaczego. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jakby rozumiałam się szerszej perspektywy tego niż to, co ja tęskniłam za śpiewanie w muzykę gospel razem z kimś. Po prostu to jest jeden z sposobów, który my w Polsce możemy zachęcić siebie nawzajem, aby pamiętać, aby żyć tą wiedzą, przekonaniem o tym, że Bóg zawsze jest z nami. To jest dlaczego. Ja też ogromnie się cieszę, że w Polsce są tyle warsztatów. To bardzo się cieszę. I cieszę się tego, że widzę, że powstają chóry, teraz zaczynają śpiewać tutaj. Wow! Fantastyczne! Czy pani myśli, że gospel jest dla każdego? Czy wymaga jakiejś umiejętności? Każdą rzecz, którą robimy, wymaga umiejętności. To absolut. Ale czy muzyka gospel, jak w tym można powiedzieć, że to jest inny styl niż się uczyliśmy, ale tak naprawdę tak jest, że w ogóle cały czas człowiek się poznaje nowe wyrazy i będzie albo mu podoba, albo mu nie podoba. I dlatego myślę, że to, jakby to, tego, że nie wie, czy nie umie, to można się uczyć. Tak patrzę na to.
Jakby, czy wszyscy mogą się uczyć? Według mnie tak. Można się uczyć, a tutaj jest tak, można uczyć się na poziomie taki normalny, a można uczyć się do doskonałości. Ale to nie wymaga jakby, nie trzeba stać jakiś egzamin, czy jakaś ile stopniu. I tutaj też słyszeliśmy z angielskim, że angielski też można się uczyć i można tak plątać też z polskim, jak też robiliśmy dzisiaj wieczorem. Ja nie wiem, czy wiecie, siedziało chór 30 osób, seniorów z Miechowa, które przyszły dla nich śpiewanie gospel, dosyczyliśmy 2 lata temu i żeby powiedzieć, 30 kobiet, które przyjeżdżają z Miechowa na ten koncert dzisiaj wieczorem, bo sami śpiewają gospel. To coś mówi. To znaczy, że to, że mamy ten chór, to coś stworzyło dla nich. No, może kiedyś tutaj będziemy śpiewać w Więcławicach. Tak słyszę. Co dla pani tak osobiście znaczy gospel? Co pani daje? To nie jest tylko, co mi daje, ale to jest coś, która pozwala mnie wejść i może takiego... bo muzykę, wyraz ze słowami, dźwiękami jest taka od serca wyznanie. Że myślę, że to jest śpiewanie muzyki gospel, nie, to jest takim wyznaniem przed Bogiem i przed ludźmi. To jest wyznanie, to jest jedno. Drugie, przypomnianie. Pamiętam, przypomniałem dzisiaj wieczorem, bo słyszałam te teksty. Wiem, never alone, nigdy nie jestem sama. Tak wiem, a dzisiaj słyszałam. Co to jest takiego, to jest wyznanie, to jest przypomina mnie. I to tą rzecz, którą mówiłam na samego początku, która myślę, jest istotna dla człowieka bardzo, to jest częścią wspólnoty. Potrzebujemy mieć przynależność. I nie wszyscy nasze rodziny są blisko fizyczne, albo blisko w kontekście tego, że ma blisko kontakt. Czasami potrzebujemy jakby z inną rodziny, że mieć taką przynależność. I tu widzę, że tutaj też muzykę gospel ma swoją tego po prostu wspólnotę.